W aktualnościach teraz dobre informacje z rynku pracy. Po raz pierwszy stopa bezrobocia w naszym województwie spadła poniżej 10%. Jak podało Ministerstwo Pracy, w lipcu wyniosła ona 9,9%. Efekty widać na rynku pracy, gdzie pracodawcy muszą coraz mocniej konkurować między sobą o pracowników. To przekłada się na rosnące zarobki, dodatki do wynagrodzenia, a także na jakość oferowanej umowy. Najniższym bezrobociem na Podkarpaciu poniżej 4% może pochwalić się Krosno. Amerykańska firma Carlson Wagon Lead Travel zatrudnia w Rzeszowie około 500 osób. Zajmują się głównie rezerwacją podróży służbowych dla klientów z całego świata. Dlatego niezbędna jest tu biegła znajomość języka angielskiego. Ale o dobrego pracownika wcale nie jest łatwo. Faktycznie ten rynek jest dynamiczny i ta konkurencja na rynku pracy jest duża. Natomiast my również staramy się oferować naszym potencjalnym pracownikom dość bogaty pakiet świadczeń, oczywiście poza proponowanym wynagrodzeniem, tak aby uatrakcyjnić naszą ofertę. W skład której wchodzą również umowa o pracę na czas nieokreślony oraz szkolenia. To w walce o pracownika w wielu firmach już dzisiaj praktycznie standard. 100 osób, głównie elektryków, elektromonterów i pracowników fizycznych, chce zatrudnić w tym roku GC Energy. Firma zajmuje się montażem aparatury kontrolno-pomiarowej w obiektach przemysłowych. Na razie udało się znaleźć 40 chętnych do pracy, więc firma szuka pozostałych, wykorzystując m.in. reklamę w lokalnych mediach. Ze względu na to, że dzisiejszy rynek pracy wymusza działania inne niż dotychczas. I jak widzimy, troszeczkę trudniej jest pozyskać pracowników, zwłaszcza specjalistów, w porównaniu do lat poprzednich. Potwierdzają to także statystyki. Stopa bezrobocia na Podkarpaciu, choć wciąż jest wyższa niż ogólnokrajowa, spadła w lipcu poniżej 10%. W podkarpackich urzędach pracy zarejestrowanych jest 91 tysięcy bezrobotnych. Na pewno wpływ ma oczywiście liczba ofert pracy sezonowej, bo jest to obserwowane już na przestrzeni ostatnich lat. Niemniej jednak pewna tendencja utrzymuje się, tendencja spadkowa. Dla porównania, w 1999 roku bezrobocie na Podkarpaciu wynosiło 13%, a w 2004 roku aż 19%. Z kolei 5 lat temu było o 5% wyższe niż obecnie. Najwyższe stopy bezrobocia zaobserwowaliśmy w powiatach, już tak niezmiennie, w powiatach niżańskim, brzozowskim, leskim. A najniższe w Krośnie, tylko 3,9%. Tak dobra sytuacja na tamtejszym rynku pracy była ostatnio niemal 10 lat temu. Jest też charakterystyczną cechą naszego rynku pracy, że ponad 80% ludzi pracuje w sektorze prywatnym, nie publicznym. Tam, gdzie jest zatrudnienie zdominowane przez sektor publiczny, czyli szkoły, szpitale, tam nie powstają nowe miejsca pracy. Dziś w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie na bezrobotnych czekało prawie 200 ofert.